części naszego programu. I jak co środa, już w naszym studiu Grzegorz Kluczyński. Grzegorz, witam Cię, Grzesiu. Witam serdecznie, dawno mnie tu nie było. Sporo dzisiaj informacji przygotowałeś, to spróbujemy tak wszystko pokrótce prześledzić. Najpierw konkurs na witrynę roku. Wybieramy najładniejszą witrynę sklepu, punktu gastronomicznego, punktu usługowego w Szczecinie. Jest to konkurs zorganizowany w sumie przez trzy podmioty, bo jest to zorganizowany przez Projekt Wandalowy, Stowarzyszenie Sens i Stowarzyszenie Architektów Polskich. W tej chwili już trwa głosowanie internautów. Czyli wyłonionych zostało 10 bodajże. Tak, do 4 sierpnia trwało zgłaszanie witryn przez mieszkańców, bądź też przez właścicieli sklepów, kawiarni, restauracji, punktów usługowych. Następnie właśnie komisja tutaj składająca się z organizatorów wybrała te najlepsze, najciekawsze. Mamy finałową dziesiątkę i już w tej chwili łącznie do 12 sierpnia można głosować na stronie sens.szczecin.pl, na stronie Stowarzyszenia Sens. Można wybrać spośród tej dziesiątki jedną witrynę, tą najlepszą, no i czekać na wyniki. No i fajnie, trzeba się. A jest czym wybierać, poszukiwać jest fajnych miejsc. Wybór jest trudny. W naszym mieście, a powiedz mi, co ewentualnie zwycięzca takiego plebiscytu, czy oprócz rozgłosu jeszcze jakieś dodatkowe, nie wiem, nagrody są? Na pewno będzie to rozgłos, na pewno będzie to wyróżnienie w jakiś widoczny sposób, podobnie jak to miało wcześniej miejsce w przypadku renowacji roku, w przypadku renowacji kamienicy. Taka kamienica otrzymywała tablicę, tutaj też taki punkt, taki sklep na pewno zostanie w jakiś sposób wyróżniony, żeby to wszyscy przechodnie, mieszkańcy, turyści widzieli. No na pewno wiąże się to z prestiżem dla danej placówki. No to do 12 sierpnia. A w natłoku tego, co mamy tutaj wokoło, czyli te witryny pozaklejane foliami, pstrokatymi literami, z szyldami, które bardziej odstraszają niż zachęcają. Te, które widziałem, są zgłoszone do konkursu, wyróżniają się wyjątkowo. Bardzo na plus. I na pewno nie kolorami. To do 12 sierpnia zachęcamy do głosowania w takim razie. Przewodnik śladami Lubinusa. O przewodniku tutaj już rozmawiałem w naszym studio. Tak, była mowa o przewodniku. Wieczorkiem. Rozumiem, że go przeanalizowałeś. Trafił on w moje ręce. I teraz przeanalizowałem, przejrzałem, poczytałem. I twoje wrażenia. Słucham. Moje wrażenia bardzo pozytywne. Przewodnik wydany fantastycznie, bardzo czytelnie, prostym językiem napisany. Bardzo ładnie wydany, co też jest istotne. No i merytorycznie jak najbardziej na plus. Są tutaj trasy wycieczek, które można się wybrać nawet na jednodniową wycieczkę podczas wakacji, jeżeli ktoś nie ma planów wyjazdowych większych, a chciałby coś zwiedzić. Na pewno. Ja myślę, że nawet więcej niż jednodniową wycieczkę, bo tam te trasy mają około 200 km nawet, więc myślę, że można zaplanować na dłużej. Nawet kilkudniową, szczególnie jeżeli to miałaby być wycieczka rowerowa. No zależy, czym się poruszamy. No jeżeli chodzi o wycieczki rowerowe, no to już z doświadczenia wiem, że takie wycieczki trwają kilka dni i warto to wydłużać jak najdalej, żeby jak najwięcej zobaczyć, a nie po prostu tylko jeździć z punktu do punktu. No jest tam 9 gotowych pomysłów, jak sobie zwiedzić Księstwo Pomorskie tak naprawdę już nieistniejące, bo to jest zarówno nasze województwo, nasze jak województwo pomorskiego, jak i strona niemiecka. Tak. Więc warto. Nie wiem, jak z tym przewodnikiem, że on jeszcze jest dostępny. Była dosyć ograniczona ilość, którą można było w cyklicie na zamku pobrać. Nie wiem, jak to wygląda jeszcze z dostępnością. Nie były do kupienia, ale jest oczywiście wersja online, którą jest wersja online można sobie odpalić. Z tego, co słyszałem, pojawi się też drugie wydanie, które już będzie można, już nie, no niestety nie dostać za darmo, ale kupić. I zachęcam, jest wart tego, żeby go mieć. Dobrze. Kolejne wydawnictwo szczecińskie, tym razem muzyczne, Borin Szczecin. Część tak. Czwarta. Już dostępna. Czwarta płytka z tej serii. Premiera miała miejsce już jakiś czas temu, bo 18 lipca. I premiera odbyła się w taki dość fajny sposób, bo koncertem na zamku. W koncercie wzięli udział Mariusz Mario Zarzeczny, zespół Joyride i Damian Ukedże z zespołem w akustycznym repertuarze. Koncert bardzo fajny. Wieczorem, upalny dzień, bardzo klimatyczny. Płytka również dość ciekawa,
do posłuchania w domu, w samochodzie. Twoje logo również na tej płycie się znajduje, ale to nie oznacza, że na samej płycie też można Ciebie usłyszeć. Nie, na płycie nie można mnie usłyszeć. Ja tutaj robiłem nagłośnienie w nieco inny sposób, bardziej medialnie, po prostu starałem się jak najwięcej napisać, powiedzieć o tej płycie, co też czynię w tym momencie. Okej, jak ją można zdobyć? Jak ją można zdobyć? Płyta jest darmowa, także nie można jej kupić, ale można ją otrzymać przy okazji różnych konkursów, zarówno tutaj wydawca płyty, jak i ja też przygotowuję konkurs dla internautów, będzie można tę płytę dostać i nie będzie to jedna płyta, będzie to co najmniej kilka do dostania, także szanse będą dość spore. No okej, to warto sobie na pewno przeszukać, zresztą tutaj... A ta płytka jest dla Ciebie. Widzę, dziękuję. No to jest kolejne profity z tego, że człowiek pracuje w telewizji. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu. Aha, Play the Music, wystawa w Muzeum Narodowym, która wczoraj się otworzyła. W poniedziałek tutaj w programie rozmawiałem na temat tej wystawy i tam ludzie z muzeum ją bardzo zachwalali, więc właściwie teraz... Zapowiedzi brzmiały zachęcająco i tutaj organizatorzy strony, nie mylili się. Zwiedziłeś, sprawdziłeś i wypróbowałeś wszystkie przyrządy, jak rozumiem? Może nie wszystkie, bo wczoraj na otwarciu wystawy były takie tłumy, że ciężko było dostać się chwilami do niektórych eksponatów, ale warto wybrać się w jakiś spokojniejszy dzień i potestować to wszystko. Jest to wystawa tego typu, których powinno być jak najwięcej w Szczecinie i nie tylko. Jest to wystawa interaktywna, czyli tutaj możemy dotykać, a wręcz należy dotykać eksponatów, korzystać z nich, bawić się nimi. I co jeszcze ważne, jest to idealna rozrywka dla dzieci, także warto zabrać swoje pociechy, wybrać się do muzeum. Będą się tam bawić lepiej niż na najlepszym placu zabaw. No niewątpliwie, bo na co dzień... Co można było zobaczyć na co dzień dźwięku raczej nie widać, a rozumiem, że tam można zobaczyć, jak ten dźwięk po prostu działa. Można było poskakać po dużym pianinie, po klawiszach, pograć sobie na niewidzialnej harfie, takie jak Jean-Michel Jarre. Już nieraz na niej grał. No i spróbować wielu innych rzeczy. No naprawdę warto się wybrać. No teraz jeszcze zachęcamy do tego, żeby do muzeum wpaść. Ona przez 2 miesiące będzie dostępna. Także... Do końca września, także czasu jest dużo. Mural Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawił się na ulicy Wyzwolenia. Na ulicy Wyzwolenia, tutaj w okolicy szpitala dawnego miejskiego, koło przystanku tramwajowego. Tam kiedyś był stary mural bodajże w USS z Połem, czyli już był z Połem, nieistniejącej firmy. Odrapany. Teraz jest ładne logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Teraz Pomocy. Teraz jest ładne logo Wielkiej... Ale mówiłeś, że to był jakiś internetowy konkurs na to, gdzie ten mural zostanie Tak, był to namalowany. Konkurs zorganizowany przez jednego z producentów farb. W konkursie brały udział różne miasta z całej Polski, między innymi Warszawa, Gorzów Wielkopolski i Szczecin. I okazało się, że za namową szczecińskich mediów internauci po raz kolejny nie zawiedli, już jesteśmy znani z tego, że wygrywamy różne internetowe rankingi i tym razem znowu się udało i efekty można było bardzo szybko poznać, bo dosłownie po 2 tygodniach pojawił się mural, jest on już gotowy, prezentuje się całkiem fajnie. Chociaż no i jeszcze zbiegło się to z przystankiem Woodstock, także mural został odsłonięty, już zakończony, rusztowania zniknęły w ubiegły piątek, akurat trwał przystanek Woodstock, czyli tak fajnie to się zbiegło wszystko w czasie. No to jeden sukces jest. Przejdźmy trochę do inwestycji miejskich. Rower miejski miał się powoli pojawiać i jeszcze go do końca nie ma. Czekamy, czekamy i doczekać się nie możemy. Tam były niedawno głosy, że już na początku sierpnia, prawdopodobnie 4, miał już ten rower miejski ruszyć. No i ja bardziej słyszałem o połowie sierpnia tak naprawdę. A później też słyszałem takie daty. No i nie... I niestety już, stety, z coraz większą niecierpliwością czekamy na moment, kiedy no, to zostanie uruchomione. Ale stacje się pojawiają, bo one są montowane. Stacje się pojawiają tego, i to nabrało takiego dość mocnego przyspieszenia, bo w ostatnich dniach to powstało tych stacji około 10, czyli bardzo szybko. Takie pierwsze otwarcie to było, zbudowanie stacji to było na ulicy Pułaskiego, później długo nic, później nieśmiało zaczęły pojawiać się kolejne, a teraz to już widzimy, że te stacje powstają. No dobrze, mówiłeś, że tam jakieś problemy z rejestracją są, jeżeli chodzi, bo żeby
żeby korzystać, to trzeba najpierw się zarejestrować w internecie, tam przedpłacić chyba 20 zł, jeżeli się... Tak, tylko internauci zauważyli dość istotną rzecz, tam rejestracja nie odbywa się na bezpiecznym łączu i tutaj niektórzy mają pewne obawy co do rejestracji i co do przechwycenia danych przez niepowołane osoby, ale już też słyszałem i czytałem zapewnienia tutaj operatora, że to się zmieni do otwarcia już roweru miejskiego, że będzie można się bezpiecznie zarejestrować. Pojawił się wykonawca, który będzie remontował i przebudowywał nam dworzec kolejowy. I pojawił się jeszcze jeden projekt ze strony miasta, że w tym samym czasie powstanie również centrum przesiadkowe. Także mamy tutaj planowane na najbliższy czas dwie inwestycje. Dworzec może nie tak, jak to było planowane wcześniej, czyli nie będzie to całościowy remont dworca, ale to z racji tego, że czasu niewiele zostało. Bo... jest podzielony na dwa etapy. Tak, zostanie pierwszy to podzielone ma się na do 2015 dwa etapy. Roku skończy. I do końca 2015 ma powstać nowa kładka, ma powstać wejście na tą kładkę, peron 1-4 ma zostać wyremontowany i tą kładką mamy dojść do nowego centrum przesiadkowego, czyli tam pojawi się coś w rodzaju poczekalni, holu z kasami, będzie to połączone z dworcem autobusowym, dworcem dla busów. Jeżeli to powstanie, mam taką nadzieję, będzie to naprawdę fajna sprawa, bo w końcu będzie to wszystko dość ciekawie połączone. W tym momencie dojść z dworca kolejowego na PKS, czy nawet w tamte część miasta trzeba dosyć długo, dużo czasu na to poświęcić i ładne parę metrów zrobić. No byłoby miło, gdyby nam w końcu dworzec jakoś... zrobili z tego jakiś fajny, nowoczesny, europejski obiekt. Bardzo by się przydało. Niestety nasz dworzec kuleje, patrząc na inne dworce w kraju. Dobrze, Grzegorz, powoli nam się kończy czas. Została nam jeszcze najlepsza praca w Polsce, którą w Szczecinie można zdobyć, ale wiesz co... A nie tylko w Szczecinie, bo w całej Polsce. No tak, ale w Szczecinie jest do... W Szczecinie można być w ten sposób zatrudnionym, tylko może zostawimy sobie to na za tydzień, co ty na to, bo nie to jeszcze będzie aktualne, jeżeli się nie mylę. Jeszcze będzie aktualne, jeszcze trwa nabór casting na tego pracownika. No o tym możemy sobie na pewno trochę porozmawiać, a tak żeby za bardzo tutaj nie przekraczać czasu i jeszcze zmieścić się z następnymi gośćmi, to ja tobie dzisiaj podziękuję. Zapraszam. Ja również dziękuję. Za tydzień zaczniemy sobie od tej najlepszej pracy w Polsce. Państwa zapraszam na króciutką przerwę. Za chwilę szczecińscy radni w naszym studio. Też o szczecińskich sprawach, tylko bardziej z politycznego punktu widzenia.
moim studio już szczecińscy radni zapowiadani przede mnie. Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość, witam serdecznie. I Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Panowie, dzisiaj na początek chciałbym sobie... A, przepraszam na momencik. Tak, mikrofony są włączone, ale coś Państwa przez chwilę nie było słychać. Czy już wszystko działa, Panie Realizatorze? Witam serdecznie. O, wszystko działa, super, bo tutaj jakieś małe nieporozumienie z reżyserką. Więc na początek, panowie, 2 tygodnie temu w polityce, polityka już chyba od dobrego roku przeprowadza co jakiś czas coś takiego jak diagnoza polskich miast. Oni tam wzięli sobie na warsztat te większe wojewódzkie miasta w Polsce i przed wyborami samorządowymi próbują mniej więcej opisać, co się w tych miastach dzieje, w jakich kierunkach się rozwijają i czy się rozwijają. Przyszła kolej na Szczecin i ta diagnoza w polityce była taka, no można by powiedzieć, że momentami dosyć gorzka. Z jednej strony wyszło na to, że jesteśmy miastem super położonym, z możliwościami, tylko chyba nie do końca te możliwości były wykorzystane przez ostatnie 25 lat. Tak, to prawda. Czytając te artykuły jako człowiek, który urodził się w tym mieście, jest z nim od zawsze związany, było mi trochę przykro, bo szczerze powiedziawszy, wiele wniosków negatywnych można wyciągnąć z tych artykułów, ale są one obiektywne i moim zdaniem w dużej części opisują trafnie rzeczywistość szczecińską. Można porównać to do takich diagnoz różnych sfer, bo tam mówiono i o tożsamości mieszkańców naszego miasta, i o jego atrakcyjności z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca, czy też turysty, i też o gospodarce. Myślę, że w każdym z tych artykułów było sporo trafnych argumentów, bo na przykład, kiedy jeden z autorów pisał o przemyśle stoczniowym, rzeczywiście mamy taki sentyment stoczni szczecińskiej już niedziałającej, która od paru lat nie funkcjonuje, no, ale pomimo tego, że cały czas myślimy, że ten przemysł upadł, to jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w tej stoczni, no to obecnie, w tym momencie pracuje tam około 1500 osób. Tam są mniejsze firmy, które nie robią może tak spektakularnie wielkich statków, ale jednak dużo się tam dzieje, jeśli chodzi o konstrukcje stalowe, offshore'owe. W artykule tak naprawdę można by wywnioskować, że nie tyle mamy sentyment, co tak naprawdę swego rodzaju traumę, jeżeli chodzi o stocznię i jej upadek. Chyba nawet też tam było przytaczane, że w plebiscycie na najważniejsze wydarzenia ostatniego dwudziestolecia też szczecinianie wybrali właśnie upadek stoczni. Upadek stoczni był jednym z tych wydarzeń, które najmocniej odcisnęło się w pamięci mieszkańców tego miasta. No jednak powinniśmy też zobaczyć na to, co się teraz tam dzieje, bo co tu dużo mówić, to miejsce się rzeczywiście odbudowuje, rewitalizuje. Teraz jest tam park przemysłowy, są tam mniejsze firmy, które zatrudniają ponad 1500 osób, więc myślę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Po tym czasie, kiedy mieliśmy wielką stocznię, która zatrudniała 2000 osób ponad, no przyszedł czas na to, żeby się specjalizować może w innych kierunkach, więc na pewno są ten artykuł jest trafny. Ponadto, bardzo dobrze też podkreślałem inne z artykułów, to jak bardzo atrakcyjnym miastem jesteśmy do życia, jeśli chodzi o ilość zieleni, o wodę, o to, jak jesteśmy wygodnym miastem i jak mieszkańcom się tu dobrze żyje. No niestety konkluzja jest taka, że jesteśmy miastem trochę niewykorzystanych szans, bo od paru lat Szczecin według tych autorów nie może zdefiniować swojego celu, do którego dąży, nie może się sprecyzować, takiej specjalizacji konkretnej podać i rzeczywiście tak jest. Mam wrażenie, jako radny, odnosząc się też do 8 lat rządów prezydenta Krzystka, że te 8 lat jest cały czas jest czasem, który mogliśmy dużo lepiej wykorzystać. Trochę się w tym mieście rzeczywiście działo, temu nie można zaprzeczyć, ale rzeczywiście mogliśmy być lepsi, szybsi, skuteczniejsi w ale niektórych sferach. Też z tej diagnozy wynika trochę, że mimo że jesteśmy na pewno w jakiś sposób miastem odrobinę marginalizowanym i to właściwie no, nie jest tam jasno postawione, czy to centrala Warszawa o nas trochę nie pamięta, czy to my się jej za mało przypominamy. Na pewno wyszło z tych artykułów to, że w jakiś sposób jesteśmy trochę na uboczu i nikomu nie po drodze. Panie redaktorze, no to co pan powiedział w tej chwili to jest bardzo zasadne, bo my jesteśmy
pięknym, wielkim miastem z bardzo dużym potencjałem, a zarazem z niewykorzystywanymi szansami. Ja chciałbym zaznaczyć, że jakbyśmy wzięli, cofnęli się wstecz, 15 lat wstecz, to Szczecin zaraz po upadku poprzedniego systemu, a nawet na końcówce tamtego systemu, był w Polsce traktowany jako na zachód. Jak tutaj z centrali, czy z Poznania, czy z Gdańska ktoś przyjeżdżał, to przyjeżdżał do nowoczesnego, no w tamtych czasach miasta. Wydawało się, że po przemianach to miasto nabierze niesamowitej energii, że będzie to naprawdę perła w koronie w naszym kraju. Okazało się jednak, że dalekość do tej Warszawy i do chęci pomocy takiej bezpośredniej, którą no niestety, ale w dzisiejszych czasach widzimy bardzo wyraźnie, bo to upadek Stoczni Szczecińskiej to jedno. Ja tutaj bym tak delikatnie, ale nie zgodził się z kolegą, że to już było. Nie, Stocznia to nie to, że była jakimś reliktem, tylko stocznia jest polską racją stanu tutaj funkcjonowania i ta stocznia wcześniej czy później musi wrócić. W jakiej formie, to zobaczymy, ale w każdym razie gospodarka morska to jest jednoznacznie związana z tym potencjałem, jaki Szczecin posiada, ale tutaj takie różne decyzje na przykład w sferze rządowej, że przenoszenie siedzib firm, tak, znaczy szefostwa firm do innych, do Poznania, tak, część do Gdańska, do Wrocławia, no takie rzeczy powodują gdzieś tam degradację. I tu w jednej kwestii zgodzę się z kolegą radnym Marchewką, że można by było te ostatnie 4 lata jeszcze szybciej pewne rzeczy przeprowadzać, bo nie można powiedzieć, że się nic nie dzieje, bo to ja mówię, to naprawdę tylko bardzo mocno złośliwa osoba by mogła stwierdzić, że Szczecin przez 4 lata w ogóle się nie zmienił i tylko się degraduje. Nie, tylko pewne rzeczy można by było przeprowadzić szybciej i lepiej i my to teraz na końcówce teraz tej kadencji też widzimy, że takiego pewnego przyspieszenia aż takiego i takiego, takiej odwagi ze strony prezydenta czasami zabrakło. I tutaj no, pan radny ma rację, nawet jak się odniesie do nas współrządzących Prawa i Sprawiedliwości. Można było to szybciej przeprowadzać. No i właśnie też z tej diagnozy wynika to, że inwestycje są, ale często też opóźnione. Ale mamy łatwy dostęp do mieszkań. Można powiedzieć, że mimo że jest dalej ciężki, to tutaj ten nasz potencjał, ja powiem tak, tej ładności naszego miasta i przyjazności dla wszystkich, tak jak ja zawsze mówię, dla pieszych, kierowców, rowerzystów, dla wszystkich, to ten potencjał tu jest. Szkoda no by było go zmarnować. To z tej diagnozy chyba się najbardziej przebija, jeżeli chodzi o optymistyczne rzeczy, to właśnie położenie Szczecina, to, że jesteśmy całkowicie zielonym miastem. Właściwie jak czytało się ten opis, taki bardziej od strony tego, jakie mamy warunki naturalne, i gdzie jesteśmy położeni, i że jesteśmy z każdej strony niemalże otoczeni wodą, a jak nie wodą, to puszczą. Ostatnie zdanie, panie redaktorze. I pan radny, i pan redaktor czasami spotyka się z taką sytuacją, że ktoś, kto przyjeżdża do Szczecina, wjeżdża do tego miasta pierwszy raz, to jest zachwycony, bo to miasto jest... No nie jest jak inne miasta Polski. Tutaj jak się wjeżdża, jak widać ten port Wały Chrobrego, no to robi wrażenie przeogromne. Później następuje troszeczkę szara rzeczywistość, ale jest coś takiego. Ja nie spotkałem się jeszcze z kimś, kto przyjechał pierwszy raz do Szczecina i nie był po prostu zachwycony jest tym miastem. Jest to fakt. Ja zakładam, że my żyjąc tutaj na co dzień już tego tak nie zauważamy, ale... Ale nie da się tego miasta nie kochać, powiedzmy sobie to wprost, bo chyba każdy z nas, kto jest związany z tym miastem, lepszego życia, lepszego miejsca na ziemi do życia sobie nie wyobraża. Pewnie wielu z nas w tym mieście tak ma. Jeśli chodzi o inwestycje, o których pan wspomniał, to te inwestycje są widoczne. Tylko musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to są inwestycje, które są bardzo kosztochłonne. A musimy je z czegoś utrzymywać. A z czego je utrzymujemy? Z podatków mieszkańców, czyli do kasy miasta mieszkańcy, przedsiębiorcy odprowadzają podatki, które są wydawane na różnego rodzaju działania, oświatę, sport, kulturę,
I dla przykład, mamy Filharmonię, mamy halę widowiskowo-sportową. Inwestycje są, cieszymy się z nich, ale jeszcze nie wiadomo, czy będzie na stanie stać, do tego pan radny dąży. Na razie stać na stanie, tylko miasto jest zadłużone już po sufit. Powiedzmy sobie to wprost i doskonale wiemy, że teraz co najmniej do 2016 roku nie mamy pieniędzy na żadne większe inwestycje. I tak dla przykładu, hala widowiskowo-sportowa, która kosztowała 200 milionów złotych i została sfinansowana całkowicie z pieniędzy budżetowych, no, będzie spłacana no, pewnie też przez nasze wnuki. To samo jest z Filharmonią. To są inwestycje, które generują duże koszty. Utrzymanie tej Filharmonii będzie ponad dwa razy droższe niż tej, która była poprzednio. Więc skądś musimy wziąć te pieniądze. I de facto powinniśmy stawiać, moim zdaniem prezydent Krzysztof powinien kładć większy nacisk na to, aby inwestorów zagranicy i też polskich ściągać do naszego miasta po to, żeby ci zostawiali tutaj podatki. Mamy dobry przykład, dzięki wsparciu rządu i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych na wyspie Gryfia powstała wielka firma, która będzie produkować platformy do morskich farm wiatrowych. Dalej na Skolwinie jest równie wielka inwestycja firmy Teleskop, więc tam będzie kilka tysięcy osób pracować, więc my powinniśmy przede wszystkim jako miasto kłaść nacisk na tego typu działania i kiedy będziemy mieli w kasie pieniądze, realizować za to inwestycje, które są potrzebne, takie jak na przykład Aquapark, Filharmonia, hala widowiskowo-sportowa. To w ten sposób to powinno wyglądać, bo tak de facto, jeżeli będziemy tworzyć inwestycje, które będą generować koszty, to później będzie nam ciężko znaleźć na nie finansowanie, bo skądś te pieniądze przecież musimy brać, one się z nieba nie biorą. No, częściowo się biorą z Unii Europejskiej, więc na pewno warto było ale je na finansowanie, a nie na utrzymanie. A ja powiem tak, że nasza polityka od 4 lat, a musieliśmy naprawdę troszeczkę podgonić, bo poprzednia, można powiedzieć, dekada była pod kątem inwestycyjnym, infrastrukturalnym trochę zmarnowana w tym mieście, ma na celu coś takiego, stworzyć miasto przyjazne dla biznesu. Więc żeby biznes chciał osiedlić się, żeby chciał w tym mieście zaistnieć, chcemy dla tego biznesu, dla tego przemysłu i w ogóle dla mieszkańców stworzyć jak najprzyjemniejsze miejsce. I mimo, że nie byłem zwolennikiem budowy hali widowiskowo-sportowej, nie dlatego, że hala widowiskowo-sportowa, tylko dlatego, że niestety ona była całkowicie budowana ze środków budżetu miasta. Byłem tego przeciwnikiem, bo uważałem, że od tego są środki unijne, żeby w części tą inwestycję poprzeć, czy też inne inwestycje, to wychodzę z założenia, że jesteśmy w tej chwili przygotowani na to, żeby z otwartymi rękoma przyjmować dalszy biznes, który będzie chciał tutaj w mieście zainwestować. Co zaznaczę, brakuje do tej pory porządnego parku wodnego, aquaparku, bo biznes lubi wypoczywać też i to jest jakaś forma relaksu. Także, ale miasto jest przygotowane. Chodniki, ulice to są polepszone, także perfekcyjnie nie jest, ale idzie do przodu. Tak na koniec jeszcze chciałem zahaczyć o najnowszy sondaż, który dzisiaj się pojawił. Sondaż już jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. I to też się trochę wiąże z tą całą diagnozą, o której rozmawialiśmy dzisiaj, bo tam też taka teza była, że prezydent Krzystek, jakby go nie oceniać, to pewnie by mógł zrobić dużo, dużo więcej albo w jakiś sposób lepiej, gdyby czuł jakąś oddech konkurencji na karku. On chyba czuje się dosyć pewny na swoim stanowisku i z tego sondażu też to trochę wynika, bo mimo wszystko 27% i to jest pierwsze miejsce. Drugie radna Jacyna Witt, 17%, to jeżeli chodzi o kandydatów na prezydenta. I to w tym momencie byłaby druga tura i to są wszystko bezpartyjni kandydaci. No, partie polityczne już gdzieś z tyłu. Radny Szałabawka, który też zadeklarował start w wyborach prezydenckich, według tego sondażu 7,5% i w granicach 7-6% Platforma Obywatelska SLD. To by jednak oznaczało, że prezydent Krzystek ma sporą przewagę póki co. Ja powiem tak. Pan prezydent Krzystek przyjął w ostatnim czasie taką postawę trochę asekuracyjną. Trochę asekuracyjną. Nie zaszkodzić nikomu, ale to w tym momencie jest dla mnie to jest nierozwojowe. Natomiast co do tego sondażu, jeśli mogę tak w dwóch słowach się odnieść, to uważam, że tak, druga osoba, która
no, 17, później Prawo i Sprawiedliwość 7 z groszami, Platforma podobnie, SLD jeszcze troszeczkę mniej, też polega na tym, że dla mnie do tej pory to jest sondaż rozpoznawalności osoby. Ja myślę, że tutaj ta osoba druga, czyli Małgorzata Jacyna-Witt, która prowadzi od początku kampanię negowania wszystkiego, co się dzieje w mieście. Tak ja przypomnę, że pani Małgorzata jest niezadowolona, że są bulwary, że jest przebudowa Bramy Portowej w ogóle i Potulicka i w ogóle. Tak? To jest oparte na całkowitej negacji. Ja myślę, że jak rozpocznie się ten czas wyborczy i będzie to wyartykułowane, a nie tylko na zasadzie takiej, że jest to osoba rozpoznawalna, to te wyniki się zmienią. Ja szanuję sondaże, bardzo roztropnie do nich podchodzę, aczkolwiek uważam, że ta sytuacja diametralnie się zmieni w ciągu najbliższych miesiąca, dwóch. Czy rozumiem, że pan radny też będzie pracował nad rozpoznawalnością swojej kandydatury? Cały czas to robię, naturalnie jestem mniej rozpoznawalny. Rozumiem, że Platforma Obywatelska na razie cały czas pracuje nad kandydatem jeszcze. Pan radny podobał się do telewizji, żeby nad tą rozpoznawalnością pracować. No to się wszystkim politykom przydaje, także... Jeśli chodzi o wyniki tego sondażu, to mam takie nieodparte wrażenie, że z takimi sondażami jest trochę tak jak z prognozą pogody. Nie zawsze się sprawdzają. Prezydent Chrzystek w nim prowadzi, ale to jest chyba naturalne, bo po 8 latach rządzenia taki prezydent powinien mieć jeszcze większy handicap do tego, żeby wygrać. Jeżeli popatrzymy na inne miasta, to ci prezydenci, którzy rządzą podobnie długo jak prezydent Chrzystek, wygrywają wybory w pierwszych turach. Prezydent Chrzystek wypada się na gronie tych ludzi, którzy chcą na nich głosować, jest dużo wyższy. Tak, więc prezydent Chrzystek wypada dużo słabiej niż inni prezydenci polskich miast, którzy rządzą tak długo. Dobra. I to jest jednak oznaka tego, że mieszkańcy nie są do końca zadowoleni z tego, co się dzieje. Natomiast... Ale z drugiej strony wydaje się, że też przynajmniej na razie nie widać dla prezydenta Krzyska takiej alternatywy, która mogłaby mu zagrozić. Dlatego, że tej alternatywy jeszcze Platforma Obywatelska nie wskazała. Do tej pory to jest na ukończeniu proces, który wyłoni kandydata. Tutaj możemy mówić tylko i wyłącznie o osobie, która była potencjalnie brana pod uwagę i wcale nie została wyznaczona na kandydata na prezydenta Platformy, więc pod koniec tego miesiąca lub na początku września przedstawimy program. Być może program. Jest rzeczywiście tak, jak mówił pan radny, że rozpoznawalność, ale tutaj powinna być walka na programy i na pomysły na to miasto, bo de facto tu powinno się dziać dużo więcej w tym mieście. Panowie, można robić musimy, lepiej, musimy powoli kończyć, bo jeszcze będę musiał wcisnąć następnych gości przed serwisem informacyjnym. Zresztą do wyborów prezydenckich, samorządowych ogólnie na pewno wrócimy jeszcze tak, nie raz. Pan prezydent Chrzystek z tym poparciem nie powinien spać spokojnie. No, nie wiem tego, jak pan prezydent sypia, ale tak jak powiedziałem, to jeszcze wybory, jeszcze przed nami, to tak tylko na razie pierwsze sondaże i pierwsze komentarze. Dziękuję ślicznie, Artur Szabawka i Arkadiusz Marchewka. Dziękuję, do widzenia. Krótka przerwa, szanowni państwo, i za chwilę Zamek Książąt Pomorskich w naszym studiu. I witam, wyjątkowo krótka przerwa, goście mi się jeszcze tutaj próbują usadzić. Proszę mikrofony. Witam serdecznie. Beata Bogusławska, Zamek Książąt Pomorskich. Witam państwa. Ewa Drabik, Festiwal Spotkania Kultur. Dzień dobry. I Andrzej Krupiński, Fotoklub Zamek, tak? Dobrze, nie mylę się. Tak, członek fotoklubu, witam państwa. Jednym słowem zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby sobie opowiedzieć o tym, co w ramach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie będzie działo się w najbliższym miesiącu. To pani Beato, może zaczniemy od takich typowo zamkowych wydarzeń, które w najbliższym czasie. Pomimo tego, że Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie cały czas dzielnie zmaga się z remontem, co doskonale państwo wiecie, nie ustajemy w propozycjach i staramy się zachęcać do tego, żebyście
także tak upalne lato z nami spędzali. Zapraszamy na koncerty, zapraszamy na imprezy dla dzieci, zapraszamy też tradycyjnie na zamkowe noce filmowe. Dzieje się bardzo dużo. Jesteśmy praktycznie na półmetku. Przed nami ciąg dalszy koncertów plenerowych. Już niebawem 7 sierpnia o godzinie 17 na dużym dziedzińcu zamkowym wyjątkowy koncert. Chór uniwersytecki Santiago z Walencji, czyli klimaty, których tak na co dzień nie znamy, w bardzo egzotycznym wydaniu. Dyrygentem będzie utytułowany pan Paul de Luis i Alba. Następnie 10 sierpnia o godzinie 16, tym razem na małym dziedzińcu, taki bardziej patriotyczny koncert z ziemi włoskiej do Polski, utwory na skrzypce i wiolonczele. Przed państwem wystąpi pani Dorota Jasińska i Klara Świdrów. Utwory, które z jednej strony wszyscy znamy, ale z drugiej strony zawsze gdzieś tam w sercu pewne pokłady patriotyzmu, emocji i przywiązania do naszej ojczyzny rozbudzają. 16 sierpnia o godzinie 16 na małym dziedzińcu wystąpią przed państwem bardzo lubiani muzycy, czterech panów z przepięknymi harmonijkami ustnymi, czyli zespół Animato, Jerzy Grzesiukiewicz, Marek Jaroszyński, Piotr Bieliński i Piotr Włodarczyk. Jest to czwórka muzyków, którzy nie boją się żadnej aranżacji i starają się chyba wszystko, co jest tylko możliwe, właśnie zaaranżować na ten wspaniały instrument muzyczny. Zapraszam także na zakończenie sierpnia na szczecińskie najlepsze brzmienie bluesowe, czyli zespół After Blues, i na scenie zobaczą państwo oczywiście Leszka Piłata i Waldemara Baranowskiego. Wszyscy znamy After Blues i zapraszam nie tylko fanów, ale wszystkich, ponieważ zawsze gwarantują oni wspaniałą, wyjątkową muzyczną przygodę. Gwiazdą tegorocznego zamkowego lata artystycznego i koncertów plenerowych jest, jak dobrze państwo wiecie, zespół Bracia. Zapraszam na koncert 29 sierpnia na duży dziedziniec, godzina 20:30. Nieco inaczej, mimo tego, że zabrzmią znane państwu wszystkim utwory z czterech płyt. Tym razem akustycznie. Tym razem tak, w akustycznych aranżacjach. Jest to zespół, którego oczywiście przedstawiać nie trzeba. Bądźcie państwo z nami. Bilety jeszcze są, ostatnie miejsca dla państwa zarezerwowaliśmy, także mam nadzieję, że w ten sposób spędzicie z nami muzycznie cały ten miesiąc i będziecie z nami do końca wakacji, tutaj za chwilkę. Ale jeszcze zanim do końca wakacji, to jeszcze 23 sierpnia, jeżeli oczywiście się nie mylę, festiwal Spotkanie Kultur. Tak, a może zanim o festiwalu, to chciałabym jeszcze powiedzieć o najbliższej sobocie, gdzie odbędzie się o 16 na dużym dziedzińcu zamkowym koncert uczniów szkół artystycznych z Dniepropietrowska. Dzieci, 100-osobowa grupa młodzieży przybyła do nas, wypoczywają. I w ramach podziękowań dla Szczecinian wystąpią, przedstawią nam różne swoje wokalne talenty, taneczne, a także kabaretowe. Warto też podkreślić, że Dniepropietrowsk jest miastem partnerskim Szczecina. A kiedy już jesteśmy właśnie przy wydarzeniach organizowanych przez Związek Ukraińców w Szczecinie, w Polsce z oddziałem w Szczecinie, przechodzimy do festiwalu. To już 6. edycja, Spotkanie Kultur. Odbędzie się 23 i 24 sierpnia na dużym dziedzińcu zamkowym. Ktoś nas odwiedzi, tak pokrótce, jeżeli możemy. Przyjedzie wiele zespołów ze Szczecina, będą oczywiście też reprezentanci z Polski, z Gdańska, z Wałbrzycha, ale również z Belgii, z Niemiec, a także nawet z Mediolanu, we Włoszech. I o dziwo będą grać muzykę ukraińską, bo to właśnie na tym się będzie skupiać ten festiwal, na dźwiękach mniejszości, które występują w Szczecinie. Mamy tutaj muzykę... Czy taka jest myśl przewodnia? Tak, głównie ideą. Muzyka ukraińska i te zespoły z różnych części Europy? To są mniejszości ukraińskie, które tam mieszkają? Ukraińska, również muzyka grecka, muzyka klezmerska, czyli żydowska, bo właśnie to są reprezentanci mniejszości, które są w Szczecinie. I właśnie muzyka łączy idealnie wszystkich i bez barier językowych możemy właśnie zapoznać się z bogactwem kulturowym tych mniejszości. Jest to bardzo ciekawa okazja. Który to już festiwal? Szósta edycja.
Na 16 również jest wstęp wolny w sobotę i w niedzielę na dużym dziedzińcu, a na małym w niedzielę o 20 będzie chór Remedium ze Szczecina. Będzie wykonywać piosenki modlitewne żydowskie, a także piosenki z filmu Skrzypek na dachu. To tu serdecznie zapraszamy. Tutaj sporo o muzyce było. To na koniec jeszcze skupimy się na fotografii. Fotoklub Zamek. A proszę mi przybliżyć działalność. Kogo ten klub skupia? Czy to są fotograficy amatorzy, czy bardziej już profesjonaliści? Fotoklub, dzień dobry, Andrzej Krupiński. Fotoklub Zamek jest klubem, który skupia zaawansowanych fotoamatorów oraz instruktorów fotografii. Czyli spotykamy się w gronie osób, które chcą fotografować i rozmawiać o fotografii i spędzać razem czas. No i też przede wszystkim robić zdjęcia, jak rozumiem, bo efektem waszej pracy, współpracy, rozmów jest wystawa. Kolejna wystawa naszego klubu. Oczywiście działalność klubu to są nie tylko spotkania, ale wspólne plenery. No i bardzo zapraszam na naszą ostatnią wystawę. Właśnie to wystawą tą są miejskie impresje. I na tej wystawie poszczególni członkowie, koledzy starali się pokazać miasto troszeczkę inaczej, jak to miasto funkcjonuje. Bo w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy gdzieś pędzimy, staraliśmy się zatrzymać czas. I możemy na tych zdjęciach, na tych fotogramach zobaczyć miasto osnute mgłą, poszczególnych ludzi, czyli miasto, które się budzi, gdzie ten czas jest zatrzymany, gdzie nie ma tego tempa dzisiejszego XXI wieku. I naprawdę w inny sposób to miasto żeśmy przedstawili. Niekiedy nostalgicznie, niekiedy nieoczekiwanie, a niekiedy z olbrzymią dynamiką. Czy ta wystawa już jest, już wisi? Wystawa wisi i zapraszamy do holu wejścia wschodniego. Ona jest eksponowana do 24 sierpnia. Pani Beato, jeszcze tak na koniec szybciutko, bo czas nam się kończy. Rok Gryfa i o tym mieliśmy wspomnieć. Rok Gryfa, ale zanim Rok Gryfa, to ja zapraszam w każdy wtorek i czwartek na Dziedziniec Zamkowy, także muzycznie wspaniałe dokumenty muzyczne. Rolling Stonesi, Berlin Julery, Edith Piaf, czyli mocne akcenty, a także Odrobinę Miłości w troszeczkę innym wydaniu. Natomiast na samo zakończenie przygotowaliśmy dla Państwa z jednej strony koncert, wystąpi chór Akademii Morskiej w Szczecinie. Ten koncert będzie poprzedzał wyjątkowe wydarzenie dla nas, między innymi dla Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego, ponieważ przed nami kolejna kolaudacja. Film historii z celuloidu naszej szczecińskiej dziennikarki Małgorzaty Frymus. Mówiliśmy o zamkowych nocach, jeszcze szybciutko o Roku Gryfa. Tak, oczywiście. Zapraszam do aktywności, czyli wszystkie osoby, które są albo pracują z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, zachęcam do tworzenia filmu inspirowanego Gryfem, ponieważ ten rok jest Rokiem Gryfa. I te prace można nadsyłać do Zamku Książąt Pomorskich do 12 września. Czekamy na Państwa w Zamku Książąt Pomorskich, a szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej www.zamek.szczecin.pl. Tam także oferta dla najmłodszych, ale to na stronie. No i zdążyliśmy. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Beata Bogusławska, Ewa Drabik i Andrzej Krupiński byli moimi Państwa gośćmi. Oczywiście zapraszam do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. A teraz zapraszam na kolejny serwis informacyjny Telewizji Pomerania. Po serwisie oczywiście jeszcze trzecia część naszego programu, także proszę z nami zostać.